Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Wiem, że dzisiaj na kanale miał być Layers of Fear, drugi odcinek, lecz no... Mój dostawca internetu jest niestety taki, że nie udało mi się wczoraj wrzucić filmiku i dzisiaj właśnie do południa wgrywał mi się ten z wczoraj, który nagrywałem. Ale dzisiaj postaram się wrzucić ten i myślę, że dzisiaj internet będzie troszkę szybszy, mam nadzieję. I uda mi się wrzucić również dzisiaj Layers of Fear. Ale przejdźmy do tego, co tutaj widzicie. Czyli oczywiście The Forest. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować moda do tej gry. Właściwie moda. Trainer taki. I to nie za bardzo rozwinięty. A mianowicie, po wciśnięciu F1 pojawia nam się taka oto konsola, na której widzimy God Mode, znaczy, że jesteśmy nieśmiertelni, nie musimy jeść, nie musimy pić, możemy biec cały czas i nie spada nam energia. Następną opcją jest Fly Mode, czyli no, po prostu tak, możemy latać, co nie jest chyba wielkim zaskoczeniem, No Clip, czyli przenikamy przez obiekty. Włączmy sobie Flame Mode'a. Dalej, Jezu, ile tutaj ptaków. Ptaków się nagle zleciało. Dobra, no nieważne. Instant Ray, czyli za jednym uderzeniem siekiery ścinamy drzewo. Ścinamy. Insta Build. Po kliknięciu F, a zresztą pokażę wam to. Czekajcie, tylko trochę liści tutaj sobie zbiorę. Mogę wam to pokazać. Postawimy sobie gazebo. Gazebo sobie postawimy. I właśnie, i tutaj nam się normalnie wyświetla E, tak? Czyli no 93 bale drewna są nam potrzebne. Czyli około 20-30 drzew na luzie musimy musieli ściąć. Nawet z tym modem to jest bardzo trudne. No właśnie. A po tym, po zainstalowaniu tego moda, po kliknięciu F. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem, wróciłem, pies tam szczekał. Dobra. I tutaj musieliśmy kliknąć aż dwa razy, ponieważ no to gazebo. To jest bardzo, bardzo duża budowla. Mogę wam zaprezentować Insta Kill przy okazji. Czyli, no chodź. Nie bój się. O ty chamie. Jak? O właśnie. I za jednym uderzeniem zabijamy kanibala. Co to? Noga. Dobra, potem się nim zajmiemy, już poza odcinkiem. Następną opcją jest Speed i Power Jump, Jump Power. Normalny Speed to jest, normalna prędkość chodzenia to jest taka, biegu taka i skok jest taki. Speed po włączeniu maksymalnej mocy się zacięło. Tak wygląda normalny HUD, więc bardzo szybko. Tutaj, o. Naszą jaszczurę sobie zabijemy. Dobra, nie chce mi się. Z tym, że no tutaj nie polecam tego, bo to jest bardzo niedokładne, tak? Więc ja wolę używać no na w ogóle to wyłączone i jump power jump. No to jest na wysokość gazebo możemy skakać, tak? Ale oczywiście musi być włączony God Mode. Następna zakładka to jest environment i tutaj jest szybkość czasu. Tak, no tutaj widzimy nam leci. Czekajcie. A, to tylko on. Leza. Jaka ciota. Dobra. Po nim. W ogóle ile ptaków znowu jest. I tutaj. No właśnie. I tutaj nam się pojawia problem, ponieważ ten suwak jest no niestety zepsuty. Po ostatnim update'cie. I, znaczy no zepsuty, w nie wszystkich wersjach działa, tak?
Następnie K-Flight, czyli jakby to powiedzieć, światło w jaskini to jest. Czyli możemy sobie ustawić tak, żeby w jaskini nie było ciemno, tylko żeby był no, mniej więcej tak, tak? Słuchajcie, te ptaki tutaj muszę pozabijać. No nie wyleciały mi żadne pióra. No jakie dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, i następnym jest pogoda. Możemy sobie ustawić czystą pogodę, przejrzystą, ale również ostry deszcz. No i oczywiście burza jest. Nie wiem, z czego to właściwie pada. To jest czyste słońce. Chyba. No właśnie, ale ja sobie wolę tak zostawić. Następną zakładką jest gracz. I tutaj możemy sobie wszystkie te rzeczy ustawić. Oczywiście, jak można zauważyć, się buguje po. Się buguje po włączeniu God Mode'a. No właśnie, nie możemy sobie ustawić takiej temperatury. 60 stopni możemy nawet ustawić. Okej. Więc no dobra, mogę wam pokazać. God Mode'a wyłączamy i to wszystko działa, tak? No zdrowie. Nie zabije się, dobra. Temperatura 11 stopni, czyli bardzo wychłodzony. Tutaj właśnie nie wiem, dlaczego jest ustawione na 37 optymalna temperatura ciała, ponieważ no, normalna temperatura to jest 36 i 6, ale no nie wnikajmy w to, tak? I ostatnią zakładką, a przy tym ostatnią zakładką na dzisiaj jest zakładka inne i tutaj możemy sobie ustawić freecam, czyli no, czyli możemy sobie latać, nie ruszając naszego bohatera. Ale również możemy zamrozić czas, tak? Ale no nie polecam, tak? Bo tutaj nam się jest. No chyba, że do robienia screenów, ale no to jest też tak nie za bardzo. Jedynym sposobem, żeby się poruszać w zamrożonym czasie, jest użycie Freecama. Co jest? Co mi się zablokowało? No oczywiście tutaj Freecam jest bardzo szybki. Normalnie to tak jak jest chód człowieka w tej grze, a po kliknięciu Shifta tak. No i na tym to właśnie polega. Mam nadzieję, że w przyszłości się pojawi zdecydowanie więcej modów do The Foresta, ale na dzisiaj to będzie koniec, więc poutrzymajcie się do następnego razu i do widzenia.